Grzegorz Halama przyjechał do Ełku, chociaż lepiej byłoby powiedzieć, powrócił. Na scenie Ełckiego Centrum Kultury występował niejednokrotnie w czasie kabaretowych mulatek. Na pierwszej z nich zdobył Grand Prix. Teraz przyjechał jako gwiazda z programem Żule i Bandziory. Przedstawienie w krzywym zwierciadle sylwetek żuli i dresiarzy to efekt wyostrzonego zmysłu obserwacji rzeczywistości przez Halamę. Ja myślę, że ta hipnoza, ten trans, w jakim codziennie żyjemy, sprawia, że łatwo zasypiamy, łatwo zapominamy, no i no to się toczy, nie wiem, praca, tu, rodzina, coś, no jest, jest kołowrotek, a jednak są typy takie, ja na pewno takim jestem, które zatrzymują się, przyglądają się temu i tak coś jest nie tak i gdzieś tam tymi umysłowymi mackami szperają na lewo i na prawo. Halama widzi, że wszystkie elementy do siebie nie pasują i po prostu z nich kpi. Ale lubi też rozśmieszać ludzi i czasem robi po prostu coś głupiego. Stwarza swojski klimat i ma dobry kontakt z publicznością. Nie tyle mi na scenie chodzi o to, żebym tu, ja, Grzegorz Halama, artysta, teraz wam prezentuję moje utwory, tylko bardziej tak, żeby to była wspólna zabawa, żeby jednak z tymi ludźmi nawiązać taki kontakt, żeby poczuli się ze mną prawie że prywatnie i poczuli się dobrze. Widzowie znają go przede wszystkim jako pana Juska, hodowcę kurczaków z Chociul. Mówi się, że pierwowzorem tej postaci był nauczyciel Halamy ze szkoły średniej. Ale jest to bohater skomplikowany, który powstał w głowie komika. Często narażam się na taką opinię, że właściwie jestem półgłówkiem. Naprawdę tak niektórzy ludzie myślą. Zawsze mnie to troszeczkę zastanawia, że jak można pomyśleć, żeby na przykład, żeby stworzyć taką postać jak pan Józek i to, co się w nim dzieje, żeby nie mieć w ogóle nic w głowie. Nie dałoby się. Ona jest strasznie skomplikowaną postacią do stworzenia po to, żeby na końcu była bardzo prosta. Grzegorz Halama na scenie wygłupia się, opowiada śmieszne dowcipy, ale też śpiewa. Muzyka to zresztą jego pierwsza sceniczna miłość. 20 funtów z talerza wylazło. Cały czas sobie obiecuję, że kapelkę założę. Teraz moja żoneczka zaczęła chodzić na lekcję basu, to stwierdziliśmy, że chyba założymy kapelkę, będziemy, żeby ten bas nie był za trudny, czy jakiś sobie jakiś, zaczniemy może od coverów J Division, jakieś takie rzeczy. Nie, no kusi mnie. Po występie przeważały słowa pochwały pod adresem kabareciarza. Oczywiście bardzo fajnie, bardzo nam się podobało. Przyszliśmy z całą rodziną, jest naprawdę super, polecam. Bardzo mi się podobało. A coś szczególnie? No myślę, że wszystko. O kurczakach też bardzo. Ale wszystko. Bardzo jestem zadowolona. Moje wrażenia są bardzo pozytywne, bardzo lubię taki absurdalny humor i bardzo dobrze się bawiłam przez cały występ. Grzegorz Halama być może jeszcze pojawi się w Ełku, został bowiem zaproszony na przyszłoroczną mulatkę. Taki szum wiejski właśnie, żeby funkcjonować, no potrzebuje kawałka ziemi, prawda, tak żeby...